tutaj patrzę tak z daleka, że jedna samica została, a całe stado poszło gdzie indziej. Tutaj jest jej zeszłoroczny cielak. No i ona się nie chce ruszyć, bo ma pewnie cielaka nowego. No a jak? Cześć Wasia. Widzę, że się wycieliłaś. No i to już chyba wczoraj, bo ten cielaczek taki żywy, suchy. A to jest jedna z najstarszych samic i ona ma w tej chwili 13 albo 14 lat. No i tak ktoś mnie pytał, dlaczego, czy mam takie stare samice. Bo jedna ma 15 lat też w stadzie. No to one do 20 lat to tak spokojnie się cielą. Więc trzymam je, bo po co mają gdzieś tam jechać, nie wiadomo gdzie. Takiej starej to nikt nie kupi, a u mnie sobie będzie żyła jeszcze i co roku daje cielaka. Prawda, Basia? Ona zmęczona na pewno po porodzie, to jej się nawet wstać nie chce. Ja już idę. Idę. No zrobię jeszcze kilka zdjęć na Instagram i na Facebook, bo tam na Facebooku to jakbyście chcieli popatrzeć na fanpage, to jest Szkockie Krowy. I też tutaj podlinkuję do Instagrama konto. No to tam czasami wrzucam właśnie jakieś zdjęcia z hodowli, tak na bieżąco. A na YouTube no to filmy. I tutaj teraz zostawię tą krowę, bo ona tym cielakiem to się sama najlepiej zajmie. I nie ma co przeszkadzać w tym.